Telewizja Wałbrzych i portal wałbrzych24.com wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator serdecznie zapraszają do udziału w zbiórce darów na rzecz Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. Witam wszystkich serdecznie. Jak co roku w naszym domu przygotowujemy się do obchodów Świąt Bożego Narodzenia. W naszym domu hucznie jest to obchodzone już w miesiącu grudniu, od początku grudnia mamy wielu Mikołajów, którzy nas odwiedzają i serdecznie zapraszamy, jeżeli jest możliwość, jeszcze więcej osób, które chcą nas odwiedzić, które chcą nas obdarować dla dzieciaków paczkami, słodkościami, środkami pielęgnacyjnymi, ponieważ potrzeby są duże, także serdecznie zapraszamy. Od dziś aż do 19 grudnia paczki z prezentami można przynosić do siedziby telewizji Wałbrzych przy ulicy Moniuszki 45 w godzinę od 9 do 16.30. W naszym domu dzieci przebywają od 0 do 6 roku życia. Przyjmujemy dzieci całą dobę w wyniku interwencji, w wyniku postanowień sądowych. Dzieci jak zwykle jest sporo, natomiast staramy się, żeby im ten czas grudniowy umilić jak największą ilością gości, atrakcji. Wczoraj były dzieci na dużej imprezie w firmie Toyota w Aquazdroju. Toyota organizowała Mikołajki. Dzieci uczestniczą. W sobotę było bodajże z 4 Mikołajów u dzieci. Każdy może się zgłosić indywidualnie i są ludzie, którzy już wiedzą, bo to już mamy gości, którzy co rok nas odwiedzają, tak? Więc kontaktują się z nami telefonicznie najczęściej. My mówimy, jakie mamy potrzeby w danym momencie, bo potrzeb jest różnych i wiele. Natomiast ludzie również mogą przynosić jakiekolwiek prezenty, paczki, chcą przynieść. Dom jest otwarty, także w każdej chwili. Dzieci zawsze się cieszą na pewno z różnego rodzaju zabawek, ze słodyczy, bo to jest dla dzieciaków najważniejsze. Natomiast w dniu codziennym na pewno nam pomaga chemia, kosmetyki, odzież, różnego rodzaju środki spożywcze, które są przeznaczone dla dzieci i niemowląt. Dzieci jest niesamowita radość. Oni już tylko jak wiedzą, że goście mają przyjść, to się cieszą. Wiedzą, że na pewno zostaną obdarowane, jak nie zabawkami, to słodkościami. Także reakcja jest bardzo pozytywna i zawsze oczekują. Tak? Także 22 grudnia prezenty zostaną uroczyście przekazane dzieciom.